Siemanko, ja jestem Lucek, to jest Forza Horizon 3. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Mam nadzieję, że miło spędzicie czas. Będziemy jeździć dzisiaj multiplayer z innymi graczami i wziąłem sobie Ariela Nomada, dlatego że będziemy jeździć offroady trochę. To jest klasa A, więc dzisiaj na spokojnie, myślę, będzie. No ale zobaczymy, nigdy nie wiadomo, co się stanie. Ariel Nomad, ten samochodzik sobie robiłem już jakiś czas temu. No i sprawdzimy, jak sobie radzi właśnie na multiku. Wow, ziomek, a co ty taki jesteś hardkorowy w tym skręcaniu? Strasznie. Zobaczymy, jak się nim będzie jeździć właśnie tutaj. Chyba tutaj tak, tutaj mamy napęd na tył, więc no, może być nieciekawie na tych offroadach. Z drugiej strony autko bardzo, no lekkie jest, tak? Może być problem z zarzucaniem dupy, mimo że to jest lekkie i krótkie. Może być, ale zobaczymy, może nie będzie tak strasznie. Mogę mu zrobić napęd na 4 koła, ale wiecie, jak to jest w Arielach. No to jest taka konstrukcja bardzo wątpliwa. Malutkie to i z przodu nie ma opcji, żeby były jakieś wały napędowe dodatkowe, więc nie chciałem sobie w ten sposób psuć wyglądu samochodu. Znaczy tam nie można nic zainstalować, no, to się nic nie pojawia. Można oczywiście zrobić napęd na 4 koła, ale te przednie koła będą wtedy tak wirtualnie zasilane, no, bez niczego, tam nic nie ma. Po prostu nie ma tych wałów napędowych. To takie dziwne jest. Okej, w samochodzie, który ma tam zakryte te przednie koła, że to tam nie widać, żeby on miał tam jakiś dyferencjał czy wał napędowy, to można jeszcze tam zainstalować, no nie, ale w takim Arielu, gdzie wszystko jest odsłonięte, no to lipa trochę. Jest noc i tak słabo widać wszystko dookoła. Dojadę sobie prawdopodobnie na zawody na pierwszej pozycji, jako pierwszy. Więc zgarnę całą pulę prawdopodobnie. Cyk, no i jestem. Oby teraz jechać w dzień. Ojej, ostatni raz jak grałem na multiku Dodge'em Chargerem, jak dla was nagrywałem odcinek, krew mnie prawie zalała. Nie no, bez przesady, nie było tak źle, ja jestem przygotowany na to, że czasami przecież się przegrywa, no nie? Mogłem sobie wziąć jakiś inny samochód w klasie S1 z napędem na 4 koła. Wiecie, co mi najbardziej się nie podoba w Forzie, jeśli chodzi o wybór samochodów, że ja mam tych samochodów bardzo dużo, to raz, a dwa, że jak wybieram sobie jakieś, no to powinny mi się najpierw pokazywać te, które już sobie zrobiłem. Można sobie samochody dodawać do ulubionych, ale podczas gdy my sobie tutaj wybieramy na zawodach, no to nie ma tych ulubionych na początku, one są gdzieś tam w środku, są tylko zaznaczone gwiazdką. Ja bym wolał, żeby one były na początku, żeby łatwiej było wybrać szybciej, a czasami mi nie starcza czasu, żeby przejrzeć całą listę tych moich autek, więc najlepszym sposobem byłoby je po prostu powypierdzielać, te niektóre niepotrzebne na obecną chwilę. Mam nadzieję, że do Forzy dodadzą później jakieś takie dodatkowe możliwości. Okej, więc mój Ariel Nomad jest lekki. No, ale mam obawy co do tego tyłka, że będzie mi go zarzucać. No, zobaczymy. No i kurczę, będziemy jechać w nocy. Miałem też w sumie raz pojechać sobie rajdówką. W klasie S1 mam Audi Quattro. Cały czas o nim zapominam. A to jest bardzo fajny samochód do jazdy po... nawet bezdrożach. Jeździłem nim sobie już. Kogoś tam pokonywałem. W trybie rywali i bardzo fajnie mi się tą Audicą ścigało. Widzimy tu wielkiego Escalade'a. Zresztą ten gracz w Escalade'zie bardzo dobrze jeździ. Zobaczcie, jak ładnie driftuje. Ale zobaczymy, Ariel bardzo fajnie przyspiesza. Okej. Wow! Pieprzony, ale wysunął. No ja mam lepsze przyspieszenie od Escalade'a, widzę.
na prostych jest zdecydowanie lepiej, ale to jest dobry gracz. On na każdym zakręcie, zobaczcie, każdy zakręt driftem bierze. Próbuje go pokonać jak najlepiej. Niekiedy mu to nie wychodzi. Ale dobre przyspieszenie, dobry start ma, bo ma na pewno 4 koła. Próbował mnie tu wyprzedzić. Dobrze gra, bo się nie spycha. No nie, mimo że spokojnie mógłby mnie tutaj zdmuchnąć tym samochodem, to jednak tego nie robi. Tutaj wszedł tak trochę chamsko, no ale musiał mnie jakoś wyprzedzić w końcu. Podoba mi się takie właśnie granie. Że okej, też się nie pieści, ale no specjalnie w ciebie nie wjedzie i nie wpierdzieli cię w ścianę. To jest spoko. Tu powinienem bardziej na wysokich obrotach w tym Nomadzie się ścigać, bo on ma mały moment obrotowy i przy niższych obrotach się po prostu dusi. Ale jestem zaskoczony bardzo pozytywnie tym, że się świetnie trzyma na drodze. Nie wiem, czy ja mu czasem nawet nie zainstalowałem napędu na 4 koła, ale wątpię. Aha, to jest sprint, wow. Trzecia pozycja, całkiem nieźle. Uwaga. No, pyk. Ariel Nomad, całkiem fajnie mi się jechało. Chociaż mało też graczy jest. Ci, co są przede mną, no to takie już koksy trochę nawet. 500 tam 92 poziom, 566, 243. To też nie zawsze odzwierciedla skilla jakiegoś gracza poziom. No bo poziomy można zdobywać na różne sposoby w Forzie. Można bardzo dużo jeździć na przykład w singlu. Albo jakoś po prostu online sobie gdzieś tam jeździć bardzo łatwe wyścigi. Albo po prostu jeździć i nawet jak nie ukończymy mistrzostw na pierwszym miejscu, to i tak zdobywamy dużo, dużo punktów doświadczenia. Za czystą jazdę dostałem 4700 punktów, za umiejętności 4070, to jest naprawdę bardzo, bardzo fajny wynik. I nawet mogę sobie wylosować Will Spina, Huracana Horizon Edition, którego już mam. Właśnie, jedna osoba pisała w komentarzu, że jeśli jeszcze raz wylosuję taki sam samochód, który już mam w garażu, to mogę wybrać, czy chcę go sobie do garażu wziąć, czy mogę go od razu też sprzedać za 50% jego wartości z salonu, no nie? Trochę punkciożków zdobyłem sobie dojeżdżając na kolejne zawody, mam drugą pozycję w generalce, jeszcze wszystko może się zmienić, ale tym Arielem jeździ mi się naprawdę w porządku, mimo że silnik jest z tyłu. Napęd mamy na tył, to nie rzuca go aż tak bardzo, jest jakoś fajnie zrobiony w tej Forzie, chociaż ja go też sobie troszeczkę dostrajałem, tak żeby mi się nie fajnie właśnie w ogóle jeździło, czy to na asfalcie, czy na offroadzie. No i okazuje się, że całkiem fajne przyspieszenie ma, co no zdecydowanie na plus, tylko muszę pamiętać, żeby trzymać go na wysokich obrotach, żeby no, nie dusić go za bardzo, muszę... Pamiętaj, że tu jest jednak mały silniczek z małym momentem obrotowym i najwyższe przyspieszenie właśnie na najwyższych obrotach uzyskam. Startuję z drugiej pozycji na drugim wyścigu. Zobaczymy, jak mi pójdzie tym razem. W końcu dzień. Wow. Tutaj mnie konkretnie zarzuciło. Ja...
straszne problemy, aby odzyskać panowanie nad samochodem, ale udało mi się dość długo otrzymać tą drugą, trzecią pozycję i bardzo, bardzo dużo punktów udało mi się dzięki temu zdobyć. Może uda mi się też dostać dużo punktów za czystą jazdę. Okej, na piątce pod górkę, no jest trochę ciężko. Udało się go jakoś odzyskać jeszcze. Zauważyłem, że są poważne problemy na niskich obrotach ze stabilnością samochodu. To jest dziwne. Przy wyższych obrotach jest zdecydowanie lepiej. Ja tam powinienem cisnąć go na tej czwórce, tylko boję się, że w pewnym momencie mu zabraknie tego przyspieszenia. Po prostu mu zabraknie biegu. Biegu. W tym wypadku. Ukończyłem na czwartej pozycji, ale ogólnie wyścig poszedł mi całkiem fajnie. Byłem totalnie skupiony. W jednym momencie straciłem panowanie nad samochodem, przez co straciłem, no, można powiedzieć, że dwie pozycje. Może udałoby mi się ukończyć na drugiej, chociaż ziomek, który jechał w tym dziwnym, starym samochodzie z drewna, no, był dobry. Był naprawdę dobry. Zobaczymy, ile dostanę za czystą jazdę. Czysta jazda 4230, także jest to naprawdę fajny punkt. No ale spadłem już w klasyfikacji generalnej na czwartą pozycję, co nie jest za dobrze. Ale zobaczcie, że niewiele jeszcze mam, niewiele mi brakuje do pierwszego ziomka, no nie? Także może jeszcze uda się coś tam ugrać. Zaczynamy. Teraz wyścig drużynowy mamy sprint, więc trzeba jechać od samego początku na najwyższych obrotach. Zobaczymy, jak to mi pójdzie. No, jakoś idzie na razie, chociaż wszystko może się jeszcze zdarzyć. Może mi samochód zdestabilizować, a wtedy polecimy. Straciłem punkty! Cholera, no. Ale tutaj chyba wszyscy stracili. Lekko tylko hamowałem kołami, żeby mi nie zablokowało. O kurde, ciężko było. No tak, to się nie robi. Ale ten z przodu wyrwał ładnie. Dobra, muszę ten peletonik tutaj rozwalić jakoś. Może się uda. To miał być wyścig w ogóle offroadowy. Ja nie widzę, żeby to były jakieś offroady. Specjalnie wziąłem Ariela Atoma. Tutaj widzę, że jakaś lipa jest. Oszukali mnie. Kurde, wyprzedzili mnie tutaj. Dobrze grają skubańcy. No, cały czas asfalt. Ja mogę spokojnie wziąć sobie jakiś normalnie asfaltowy samochodzik. No, mam takie fajne w klasie A. Ariel też sobie daje radę, no ale kurde. Oszukali mnie, same asfaltowe. A miały być offroadowe, albo tam mieszana nawierzchnia. No i będzie trzecia pozycja chyba. Tak jest. Jakoś poszło, chociaż było ciężko. Parę tam było problemów. Niebiescy wygrywają. Wow! Nieźle. Poszło całkiem fajnie, ale... No zdziwiony jestem, że mamy tutaj wyścigi po szosie. Mieliśmy mieć offroadowe jakieś. Jakieś, nie wiem, szutrowe czy coś takiego.
Tutaj taka jakaś lipa, nie wiem. No dobra, jakie tam nagrody mamy? Czysta jazda, no nie najlepiej. Pyk, ale zespół dodatkowy 1000 i mamy 9955 punktów doświadczenia. Ultima GTR 720, czyli HD mamy do wygrania. Ultima GTR HD, pyk. I piąta pozycja, no tak. Może uda się ugrać czwartą. Zobaczymy. Widzę, że Audi S1 przybrało taktykę drifterską, żeby wygrać mistrzostwa. Znaczy no, żeby zająć wyższą pozycję i zdobywać te punkty umiejętności, no to wtedy więcej punktów doświadczenia się zdobywa też. Dobra, to spróbujmy też trochę powalczyć o te punkty. Wow, właśnie, destabilizuje go przy takich skokach na przednią oś. Jest wtedy strasznie, muszę na to uważać. Wow, no, zobaczcie, strasznie, strasznie. Ciężko było panować wtedy. Dopóki mam ładną przyczepność na 4 koła, to jest w porządku, ale gdy tylko lecę naprzód, to zaczynają się dziać cuda. O cholera, strasznie, nie, no to... Ja z tymi punktami coś ostatnio to słabo wychodzę. Dajcie spokój. No ale dobra, i tak udaje mi się całkiem niezłe pozycje zdobywać w wyścigach, no nie? Więc z tego powinienem być zadowolony. A zobaczcie, ta Audiza tutaj cały czas. Nie, driftuje, o, wszystko driftem. I dlatego on dostaje tyle punktów, bo on cały czas tutaj driftuje. To ja też mogę podriftować, a co się będę rozdrabniał, tylko że ja teraz te mało punktów dostanę. Wow, drzewo! Cholera! No, Audisa już tutaj się nie patyczkuje, zobaczcie. Powoli jedzie, żeby punkty się zaliczyły. Tak, znam tą taktykę, oczywiście, że tak. Wszyscy tam driftowali wokół tego punktu, to było śmieszne, żeby jak najwięcej nabić. Ja to bym dużo punktów nabił, jakbym jechał po offroadzie tam na pustyni. Tam by się dużo nabiło. A tutaj to tak... No właśnie, ten samochód nie jest za specjalnie dobry do driftu, ale 2420 punktów udało się zdobyć. Całkiem nieźle, piąta pozycja. Jest ok. Chociaż kurczę, no dalej mi nie pasuje, że wybrałem zły samochód znowu. Ach. No i start. Drużynowe okrążenia. Ok, znam ten wyścig. Może się uda całkiem dobrze to polecieć. Wow! Oho. O nie, destabilizuje się! Wow! Widzieliście? Spadłem na przednią oś i dupa. I się zdestabilizował skubaniec. Wow! No dupa, dupa. Straszne to jest. Niby samochodzik bardzo fajnie sobie zrobiłem i tak jak sobie nim jeździłem, to było ok. Nawet coś tam wyskakiwałem, ale gdy przychodzi do ścigania się, to jednak jest lipa, no niekiedy. No ale też zobaczcie, kurczę, wydawało mi się, że na 100% będziemy mieli offroady, więc wziąłem sobie adekwatny samochodzik, a tutaj lipa. Trochę punktów umiejętności, punktów doświadczenia już sobie zdobyłem, całkiem nieźle. 1300 to jest ładny wynik już, jak do tej pory. Ale no co, 10 pozycja. Zdestabilizował się, nie mogę nic zrobić. No bo on jest do offroadów, on nie jest do asfaltu, no. Zobaczymy. Też fajna jest, fajna opcja jest w Forzie taka, że możemy sobie wybrać, nie, tam, że losowe wyścigi, że tam możemy robić te różne zabawy.
tylko że możemy wybrać na przykład same wyścigi, to mi się podoba. Wcześniej tego jakoś nie używam, o 1800 punktów padło teraz. Bardzo fajny wynik. No łatwiutko go zdestabilizować, to jest zdecydowanie minus. Ciężko będzie. Coś mam z zawieszeniem nie tak, ze stabilizatorami może, one są za sztywno ustawione i w momencie, kiedy on spada na te przednie koła, to leciutko, nawet jak mam skręcone, to nic tam, wiecie, nie korygują. Nie wiem. Będzie trzeba z nim jeszcze tutaj powalczyć trochę, dostroić go na pewno. Z tym, że mi się wydaje, że gdybym nim wyleciał na offroady, zdecydowanie fajniej by mi szło niż tutaj po asfalcie, ale i tak całkiem, kurczę, nieźle, bo przyspieszenie ma niezłe w stosunku do tych normalnych samochodów. No jest, kurczę, lekki. Musi mieć dobre przyspieszenie. Ale przynajmniej dużo punktów umiejętności sobie zdobędę na tym wyścigu. Powinienem całkiem nieźle wypaść dzięki temu i tylko dzięki temu. No bo co, no, 10. pozycja na 11. Słuchajcie, nie pykło. Okej, okay. I zobaczymy, jak to wypadnie. Za miejsce powinienem dostać gdzieś około 2000. No kurczę, lipa jest, lipa. Byłem w drużynie czerwonych, dostanę 900 punktów bonusu. No ale zobaczymy. Uwaga. Teraz będą lecieć kredyty za poziom trudności i ukończony wyścig. 6000 za ukończony wyścig? Aha, to kredyty były, dobra. Wyścig ukończony, 4000, prawie 5000. Umiejętności, czysta jazda. Umiejętności 5000, 15900 w sumie. No i zaraz zobaczymy, jak będzie wyglądała moja punktacja w końcowym rozrachunku. Ach, prawie Audi RS4. Ho! Trzecia pozycja. Dzięki temu ostatniemu wyścigowi i tym moim takim driftowaniu. Więc myślę, że poszło całkiem nieźle Arielem Nomadem, mimo że strasznie się destabilizował, gdy się nim tam upadł na tą przednią oś, to poszło całkiem fajnie. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku, mam nadzieję, że wam się podobał. Trzymajcie się, na razie, pa pa.